dali widać obiekt, który dziś odwiedzę. Byłem tutaj bardzo dawno temu. Chciałem jednak zobaczyć, co się zmieniło od momentu, kiedy byłem tutaj ostatnim razem. Miejsce, które nazwałem opuszczoną willą, okazuje się, a może i nawet niedokończoną restaurację. Jej właściciel żyje i ma w Krakowie gdzieś jeszcze jedną restaurację. Tom jednak zaniedbał. Wielokrotnie próbował ją sprzedać, jednak nie udało mu się. Dlatego restauracja niszczeje, jest w coraz gorszym stanie. Zresztą zobaczcie sami. Jesteśmy na miejscu. Dość strome zejście, ale poradzimy sobie. Ostatnim razem, jak tutaj byłem, te zadaszenie było jeszcze w całości. Teraz, jak widać, runęło już. Dobra. Jesteśmy na dole. Idziemy zobaczyć spalony wrak samochodu, który tutaj został. Jak widać, niewiele się zmieniło. Auto nadal stoi. Co mnie bardzo dziwi, przy dzisiejszych cenach złomu to auto tutaj nadal stoi. Pożar strawił praktycznie całe wyposażenie. Dobra. Tuż obok są coś w rodzaju garaży, czy też może jakieś takie chlewiki. Teraz sprawdzimy, jak to wygląda. Zejście na dół. Zejdziemy. Pusto. Nie ma tutaj nic ciekawego. Tutaj można zejść na dół, ale czy warto? Raczej nie będę się pchał w te krzaczory. Możliwe, że będzie otwarty. Zaraz to sprawdzimy. Zaczniemy od parteru. Tu są łazienki. Raczej były. Najprawdopodobniej nie została otwarta nigdy. Jest po prostu niedokończona. Ktoś miał bardzo fajny plan, ale niestety mogło nie wystarczyć funduszy. Ładnie wykończone kamieniami. I znajdujemy się w głównym budynku. Tutaj chyba miały być stoły, krzesła dla klientów. Tutaj
tutaj najprawdopodobniej miał być grill. Pomysł bardzo dobry. Szkoda, że jednak nie doszło do wykończenia tego miejsca. Ktoś włożył naprawdę duże pieniądze, by tak ładnie udekorować to miejsce. Jesteśmy przy głównej drodze. Bardzo mnie dziwi, że restauracja nie została sprzedana. Jest przy ruchliwej drodze. Bardzo fajnej lokalizacji. Duża przestrzeń wokoło. Być może właściciel zbyt drogo ceni to miejsce. Można wejść na górę. Widzę tam nawet balkon. Zobaczymy, jak wygląda widok z góry. Tu mamy górną kondygnację. Całkowicie pusta. Wszystko zabite dechami. Zobaczcie, jakie widoki fajne. Możecie cofnąć się wstecz i zobaczyć wcześniejszy mój film z tego miejsca. Ten cały taras jeszcze był w dobrym stanie. Można było wejść pod spód i zobaczyć, jak ładnie wygląda. Możecie zerknąć na wcześniejszy film. A ja pójdę zobaczyć teraz, jak wygląda balkon i widok z balkonu. Wow. Zobaczcie, jaki kawał ogrodu. To wszystko należy do terenu tej restauracji. Powiem wam, że bardzo szkoda, że takie piękne miejsce niszczeje. Ktoś by mógł naprawdę to zagospodarować odpowiednio. Zejdziemy jeszcze na dół. Ogrzewania. No to jestem mile zaskoczony. Bardzo się cieszę, że zszedłem na dół. Dobra, w takim razie idźmy dalej.
Ludwika XVI. Tutaj witrynka. Również całkiem fajna. Zobaczymy, jak cała posiadłość wygląda z daleka. Zobaczcie. Kawał naprawdę ciekawej posiadłości. Jest mi bardzo przykro, że to wszystko niszczeje. I dziwię się, że nikt tego nie chce kupić. Być może cena jest zbyt wysoka. Tego nie wiem. Moi drodzy, widokiem na tą piękną restaurację zakończę dzisiejszą eksplorację i widzimy się najprawdopodobniej w piątek lub w inne dni. Trzymajcie się, do zobaczenia i nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Na razie, trzymajcie się.